Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. Dzisiaj będziemy kontynuować wątek fabularny. Mamy przed sobą misję główną Zemsta Nora. Aloy, Sona i Varl odkryli, że zabójcy z próby mają obóz w Diablim Smutku. Czas się ich pozbyć i na początek musimy udać się do tak zwanych Czerwonych Ech. I to będzie tutaj bardziej na północy. Ja sobie tylko to oznaczę. Trzeba się w tym kierunku udać, ale spotykam się z wami w tym miejscu, bo tutaj mamy trzy kolejne zapisy tekstowe w tej okolicy, więc chciałem też je zdobyć i wam przy okazji pokazać. Pierwszy taki zapis znajduje się tutaj, co ciekawe, w wodzie, a więc zobaczmy. Inebri 8 już dostępne do natychmiastowej publikacji. Faro App Store? To ciekawe. Trzeba to będzie sobie później przeczytać. Mówię o sobie, bo w waszym przypadku polecam, abyście to sobie zrobili od razu, zatrzymując film. I tutaj, zaraz obok tych ruin, są kolejne dwa zapisy, więc też będę chciał je zdobyć. Tutaj jest drugi. Czas poczuć grę. Jakaś reklama. A z kolei trzeci zapis tekstowy, już widzicie na kompasie pewnie, że jest gdzieś chyba tutaj. I również macie tutaj do przeczytania. O, a tutaj chyba coś z punktami doświadczenia, z jakąś grą RPG. Później właśnie muszę to sobie dokładnie obadać. Fajne smaczki w tych zapisach tekstowych. Domyślam się, jak bardzo to musi być tajemnicze dla Aloy, która w ogóle nie wie, co tutaj może być napisane. Co to w ogóle oznacza? Że mamy tam napisane jakieś punkty doświadczenia, jakiś skrót RPG właśnie. Tutaj w tych obecnych czasach Aloy, jakby nie patrzeć, wiele rzeczy cofnęło się w rozwoju wręcz. Co zresztą widać na bieżąco w trakcie rozgrywki. No ale okej, stąd będziemy już wyruszać w dalszą drogę. Ja sobie oznaczę, bo widziałem tutaj po drodze siedlisko biegunów, zresztą już jakiś czas temu najwyraźniej odkryte przeze mnie, ale będę chciał sobie tam zdominować bieguna, żeby go oswoić i móc się udać nieco szybciej do tych czerwonych ech. Oczywiście tutaj trochę wcześniej były jeszcze jakieś rzeczy do zebrania, na przykład banuska figurka, ale to wrócimy się tam kiedy indziej. Dzisiaj chcę się skupić przede wszystkim na wątku fabularnym jednak. Tutaj uważajmy, nie chcę teraz wzbudzać podejrzeń, nie chcę zwracać uwagi tych żuwaczy, tylko dopadnijmy właśnie któregoś bieguna. Tak się składa, że mamy ich tutaj kilku, tylko że jest tutaj też, kurczę, czujka. Powiem wam, że ja ją przywołam do siebie, bo nie chcę jej eliminować na otwartym terenie, bo wtedy te bieguny mogą się spłoszyć. Okej. A jak zrobiłem to w tym miejscu, to raczej niczego nie zauważą. I osiągnęliśmy 22 poziom. To bardzo fajnie. Ja sobie od razu wydam punkty, tym razem na zielarkę. Podwaja pojemność torby na leki. Z uwagi na to, że coraz częściej spotykam wrogów takich bardziej dokokrzonych, to wolę jednak, żeby mieć w razie czego możliwość właśnie dodatkowego jeszcze leczenia. Dobra, tutaj uwaga na tego bieguna. Nie wiem, czy ten mój zaatakuje. Ja tutaj spróbuję trochę podziałać, chociaż pierwszy mnie, kurde, niestety trafił. Ten biegun coś niechętnie, widzę, chce zaatakować. No ale już mniejsza z tym. Niepotrzebnie straciłem tyle zdrowia, ale to szybko sobie właśnie uzupełnimy. Tak czy siak. Na razie ruszajmy dalej. Myślę, że możemy sobie tutaj się wybrać, odkryć kolejne ognisko. Będziemy mieli na przyszłość.
Tutaj na przykład jest do uzupełnienia torba na leki, to jeszcze pozwolę sobie zabrać. To może być pomocne. No i ruszajmy. Może nawet tamte bieguny pokonam, jeżdżąc właśnie na tym moim oswojonym. To się udało. Tamten ucieknie oczywiście. To było jak najbardziej do przewidzenia. Ale najważniejsze, że tutaj się dostałem. Powoli się będzie robiło ciemno, tak w ogóle. Trzeba się i z tym liczyć. Skoro to odkryłem, to tutaj właśnie też okoliczne może miejscówki bym sobie poodkrywał, gdzie mamy jakieś siedliska kolejnych maszyn. To też będę miał już na przyszłość je odkryte. Proszę bardzo, tutaj mamy żuwacze. Gdzieś po tej stronie były z kolei, zdaje się, że nadymacze. Tak jest. Już tam widać w oddali, jest nadymacz ognisty. No i do tego wszystkiego jeszcze tutaj ewentualnie, a tam dalej już będę kiedy indziej wyruszał. No i rzeczywiście, błyskawicznie kurde się ściemniło, jeszcze może nie jest zupełna noc, ale mimo wszystko. Wow, tutaj muszę uważać na krabołazy. Jednak nie chciałbym się im pokazywać. Mimo, że to nie jest ich siedlisko, to jak widzicie, też możemy tutaj je spotkać. No i mamy siedlisko czujki. Dobra, teraz wystarczy już tylko ruszać do naszego celu. Tutaj w ogóle mamy również teren skażony. Ale to może kiedy indziej się tym zajmę. Ja bym tutaj, kurde, chciał się przedostać, ale nie jest tutaj chyba dość płytko, co? Na razie opuszczę tego bieguna, później go ewentualnie do siebie jeszcze przywołam. Tam jeszcze mamy maszynę w razie czego do pokonania. Na pewno się przyda. No i to nie jedna. To jest piłoząb. To powiem wam, że kusi mnie, żeby zdominować tutaj go. Bo przecież mam taką możliwość od czasu, jak ostatnio dostałem się do kotła Sigma. Ja sobie je pooznaczam. Będę je widział od razu. I teraz tak. To jest trochę ryzykowne, że ja sobie tutaj przechodzę. Bo nie ma tej wysokiej roślinności. Wiem, jak zdominować piłozęba, jeśli tylko dam radę podejść blisko. No właśnie, to jest teraz podstawowy problem, żeby podejść do niego blisko, bo nie ma tutaj jakichś dobrych punktów, żeby się ukryć w razie czego. O kurczę, to nie będzie łatwe. Ale gdybym chociaż jednego zdominował, to już drugi zostanie pokonany. Jeszcze zdążyłem. I patrzcie na to. Zobaczmy, kto wygra. Chyba, że ja jeszcze trochę pomogę mojemu. Wow, ależ to wygląda. Zakończona teraz walka. Aha, widzę, że jak mój atakuje i nawet mnie uderzy, to mi się krzywda nie dzieje. No to fajnie. To też dobrze wiedzieć. Ale to episko wyglądało, naprawdę. Piłozęba dosiadać nie mogę, jak widzicie. Ale w walce spisuje się rewelacyjnie, to trzeba przyznać. No, to zaspokoiłem swoją ciekawość. I ruszamy dalej od razu. A tu już będzie tutaj, tak? I patrzcie na ten zielony pasek w lewym górnym rogu, że teraz mamy dwa plusiki, czyli właśnie dwa razy większa torba na leki. Mamy ognisko. Odpocznij przy ognisku, no proszę. Niech wszechmatka cię strzeże, poszukująca. Święta ziemia to mój dom. Nie chcę jej nigdy opuścić. No dobra, pozostaje mieć nadzieję, że spotkamy się tutaj z Warlem i Soną. Diabli smutek. Straszny widok, co?
Nie zastanawiasz się czasem, jak wyglądał? Gdy żyli tu przedwieczni? Nie jesteś jak inni, Nora. Podobno tak. Dowódczyni, nasi zwiadowcy znaleźli obozy wroga w ruinach. Strzegą dojścia do pierścienia. Więc najpierw zaatakujemy obozy. Trzeba ich uciszyć. Zgoda. Zniszczymy obozy, a wróg w pierścieniu nawet nie zauważy naszego nadejścia. Załatwię alarmy. Wyślemy wojowników do obozów, aby czekali. Co zaczniesz, pomogą dokończyć. No proszę. Czyli mamy 3 obozy do oczyszczenia. Więc będzie to pewnie działać podobnie jak w poprzednim przypadku, a więc jeśli zostanę wykryty, to wtedy wojownicy mi pomogą. Wojownicy! Nadszedł czas! Czas walki! Zabijania! Może nawet naszej śmierci! Przegrupujemy się tu! U stóp najwyższej wieży! Potem do pierścienia! Po zemstę! Dzisiaj złamiemy tabu! By uhonorować poległych i ukarać wrogów! Przelana krew za przelaną krew! Niech Wszechmatka nam wybaczy, a jeśli nie, niech jej gniew skupi się tylko na mnie! A teraz do boju! No cóż, mowa motywacyjna zawsze może się przydać wojownikom. Ja mogę w ogóle z nią jeszcze ewentualnie pogadać? Nie za bardzo, chociaż... Na co jeszcze czekasz? Przenieś walkę na teren wroga. Dobra, podejrzewam, że z Warlem też dłużej nie porozmawiamy. Łatwo ci to idzie. Znaczy wkraczanie na nieczyste ziemie. Tak sądzisz? Drże niczym kapłan Kardża pod kapturem, przy błogosławieństwie. Wydaje się, jakby ta noc była wieki temu. Nie byliśmy zbyt blisko, Vala i ja. Łączyła nas chyba tylko rywalizacja o szacunek matki. Cóż, jakby co, ja cię szanuję. Dziękuję, znaczy. Ale ta walka? Nie robię tego dla szacunku. Twojego czy mojej matki. Robię to dla Vali. Ona zrobiłaby to samo dla mnie. Czas uderzyć. Pójdziemy za tobą. No widzicie, warto było sprawdzić, bo jednak udało się z nim pogadać. Zobaczę na mapie, jak to wygląda. Tutaj właśnie jest mnóstwo tych dodatkowych przedmiotów jeszcze, a w sumie to przejdę się też i tutaj na chwileczkę. Chociaż nie, po drodze też mamy... jedno ognisko. Dobra, ja sobie starożytne naczynie oznaczę, że gdzieś na tym terenie je znajdziemy. A tutaj ognisko zostało odkryte tak czy siak. Zaczniemy zatem od pierwszego obozu i po kolei będziemy przechodzić do następnych. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tutaj mamy też maszyny. I to w dodatku jest skażona maszyna. Pozwolę sobie ją przywołać. Dobrze będzie wyeliminować te maszyny przed dostaniem się do centralnej części obozu. Tak mi się wydaje. Czemu nie podchodzi bliżej? Dziwne. W tym razie ja podszedłem sobie do niej, tylko że tutaj oczywiście będzie bardziej na widoku. Aj, muszę uważać, kurde, bo jest to skażenie. Widzicie, postałem w tym dłużej i straciłem trochę zdrowia przez to. Wyleczmy się. Skażenie wciąż działa, ale nie, już jednak nie. Muszę pamiętać o tym, że w razie czego mam też jeszcze strój z odpornością na skażenie. Zniszcz alarm do tego wszystkiego jeszcze. Okej. Tamtą czujkę też przywołam. Tylko, że ona jest za daleko. A tutaj się udało ją przywołać. A w tym czasie się rozejrzę, bo mamy tutaj
kultystów. Dobra. Tam jeszcze ten alarm. No i czujka załatwiona. Ty wroga widzisz? Lepiej, żeby to nikt zdarzył. Oho, tamten zauważył. Zauważył załatwioną czujkę, dlatego tutaj podbiega. Ale to dobrze dla mnie, bo będę mógł go teraz też wyeliminować. Ktoś zabił jednego z nas. Kto tam jest? No właśnie, jakbyś podszedł jeszcze bliżej. Tak jest. Teraz uwaga, bo tam są następni. Ciekawe, czy tamten nie zauważy tutaj też przypadkiem tego ciała. Ja nie wiem, czy tak jest ich tutaj mało? To aż zastanawiające. Pojemnik z płomieniem. Nie będziemy tego wysadzać, żeby nie robić zbyt dużego, niepotrzebnego zamieszania. No rzeczywiście nie widać ich tutaj więcej, co ciekawe. To jest naprawdę wręcz zastanawiające, ale okej, nie będziemy przecież narzekać. Tylko się zastanawiam, jak tu się za nich zabrać. Chyba zauważył ciało. Czy nie za bardzo, czy jednak zauważył bardziej mnie. Może i chodziło o mnie. Najgorsze jest to, że ja tutaj nie mam za bardzo gdzie się ukryć. Ale koleś schodzi, więc to jest dobre. Wyjdź, a szybko to załatwię! Zaczekajmy chwilkę. Chyba, że tak go zdejmę. Nic! Poczekam, niech się odwróci. Teraz ruszamy. O to chodziło, super. On też tutaj będzie całkiem nieźle na widoku. Więc to również jest mocno ryzykowne dla mnie. Okej, jest naprzeciwko gościa. Przejdę sobie tędy w tym czasie. I jakbym mógł tutaj wspiąć się na górę, chociaż mam wrażenie, że tędy nie dam rady. Ten tutaj właśnie cały czas się przemieszcza. Przywołać go nie przywołam. Nie da rady tutaj na niego zagwizdać. Jest, załatwiony. I jeszcze jakby tamtego wyeliminować za moment. To byłoby już po krzyku. No i proszę. Zwycięstwo jest słodkie. Wiedziałem, że nam się uda. Tak więc widzicie, obóz oczyszczony bez wykrycia, bardzo dobrze. Tutaj jeszcze ewentualnie ten alarm. Ale teraz to już i tak nic mi nie dało, a nie dostaję też żadnych dodatkowych punktów za to. No i możemy ruszać dalej dzięki temu, a przy okazji rozejrzeć się po tym obozie, czy czegoś więcej jeszcze nie znajdziemy. Na przykład tutaj coś mamy. Antyczny złom. To będzie chyba to, czego szukam w tym miejscu akurat. A to co? Pojemnik z płomieniem. Aha, wszystko jasne. I tam jeszcze możemy coś znaleźć, jakąś skrzynię otworzyć. Czyli ten obóz nie był zbyt duży, trzeba przyznać. Tu już są nasi, przyszli na miejsce. Ach, ale będę podrapana. Spokojnie, Aloy, nic ci się nie stanie. To był tylko zwykły skok. Dobra, w takim razie ruszamy do kolejnego obozu od razu, powiem wam. Przy okazji właśnie zbierając jeszcze ten antyczny złom. To było jakoś tam. Nie mogę tego sobie konkretnie oznaczyć niestety. Mam nadzieję, że tędy też jakoś przejdę. Tutaj trochę naokoło. Ale też powinno dać radę. O, i mi pokazuje na kompasie, że jest jakiś zapis znowu. Zobaczmy co tym razem. Luno nadchodzę.
Wygląda na to, że lecę na księżyc. Widziałem się dziś z Jerrym, który mi powiedział, że niektóre z naszych kopalń Helu 3 pracują z wydajnością o wiele niższą od przewidywanej. Wydział dronów ma obserwatorów na górze, ale nawet oni nie mogą ustalić, co powoduje te problemy, więc Korpo wyśle zespół, który ma to zbadać na miejscu. Szkolenie z pracy w niskiej grawitacji zaczyna się w poniedziałek. Luno, nadchodzę. Ktoś tutaj był wyraźnie podekscytowany z tego powodu. Ej, a tutaj po tej stronie jest siedlisko wielkogłowów. Jeszcze ich, kurde, nie spotkałem do tej pory. Tymczasem zbiorę to, co jest tutaj. Zachowam to na później. Okej, jest to rżytne naczynie. O, to już zestaw drugi, co ciekawe. Popękane i poobijane naczynie, niegdyś cenione przez przedwiecznych, ozdobione napisem Miriam. Zestawy starożytnych naczyń można wymienić południku na cenne nagrody. No jeszcze do południka daleka droga. Ale patrzcie, tutaj rzeczywiście to siedlisko wielkogłowów mi się pokazało. Wcześniej go chyba nie widziałem na mapie. Może po drodze zajrzymy sobie tutaj, gdzie jest kolejne starożytne naczynie. Po drodze do kolejnego obozu oczywiście. Ale skoro ja tutaj znalazłem jeden zapis tekstowy, to może ich będzie tutaj więcej. Muszę dość często zerkać sobie na kompas, chociaż zdaję sobie sprawę, że i tak mogę czasem to przeoczyć. Ale z czasem i tak się to wszystko jeszcze nadrobi, więc spokojnie. Dobra. Tutaj trzeba uważać. Bo znowu mamy do czynienia ze skażonymi czujkami. Standardowo, przywołam najpierw jedną, później zajmę się drugą. To nie jest jeszcze, co ciekawe, ten obóz, ale nie chciałbym, żeby skażona maszyna mnie zauważyła. Sprawa załatwiona. Tamta czujka sobie poszła dalej, a ja bym w tym czasie chciał się rozejrzeć. O właśnie, tutaj mamy ten antyczny złom, czyli to będzie nasza kolejna figurka jakaś. Czy tam starożytne naczynie. Popękane i poobijane naczynie, niegdyś cenione przez przedwiecznych, ozdobione napisem USRC. Dobra, robi się powoli jasno. Schowajmy się tutaj, bo akurat czujka przechodziła. Jestem na to przygotowany. Teraz ją załatwię. No i tutaj już mi nie będziecie, kurde, przeszkadzać przynajmniej. Tyle dobrego. Jeszcze mnie kusi tutaj ten metalowy kwiat ewentualnie, bo jest naprawdę niedaleko. I chyba tam się wybierzemy w takim razie. Żeby już mieć to z głowy na przyszłość. A akurat za pomocą skanera mogę bardzo... Trochę się podrapię. Mogę bardzo sprawnie to wypatrzeć. Okej, okay, udało się akurat coś rzadszego zebrać. Skóra lisa, proszę bardzo. No i gdzie jest ten metalowy kwiat tutaj? Pokaże mi się, czy nie? Widzę tylko zwierzynę. Tam chyba będzie. Piłoząb? Zniszczona maszyna. Ciekawe. A może tam? Czujka, zniszczona maszyna. Interesujące. I mamy jeszcze trzeci plusik tutaj, pod tym zielonym paskiem. No ale tutaj jest ten kwiat, więc super. Zobaczmy. Tutaj zestaw pierwszy nadal. Fragment kodu jak zwykle. Dobra, to ruszamy dalej jeszcze. Ten piłoząb, który tutaj był, w sumie można by go było przeszukać, no bo to zawsze jakieś surowce będą. Świetnie. Nawet udało się serce zdobyć piłozęba, więc super. No i jeszcze jedno starożytne naczynie, ewentualnie też tutaj ognisko. Dodatkowy punkt szybkiej podróży prędzej czy później na pewno się przyda, więc oczywiście sobie je odkryjemy. A poza tym nie zapominajmy o tym, że zaraz tam dalej jest kolejne siedlisko maszyn. Czekajcie, przeszukaj. Indyka. Talizman z zęba. Będzie na sprzedaż pewnie. No i jeszcze podejdę sobie tutaj w takim razie do tego siedliska.
i jest odkryte. Super. Mogę sobie przeszukać kolejną czujkę. Jest trochę tych maszyn tutaj pokonanych rzeczywiście i to bez mojego udziału. Teraz odnajdźmy tutaj to starożytne naczynie. Tam widzę, że maszyny zaniepokojone pewnie zauważyły te skażone czujki. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Spokojnie, Aloy. Tutaj akurat jesteś jeszcze bezpieczna. Nikt cię w tym miejscu nie szuka. Możemy sobie spokojnie tutaj pobiegać. O, proszę. Tutaj też coś mamy. Antyczny złom. I to właśnie jest to, czego szukałem. Dobra, zobaczmy tymczasem. Rysunek przedstawia złowrogą postać o czerwonych oczach. O kurde! Mamy Helgasta. Nawiązanie do serii Killzone, czyli poprzednich gier od studia Guerrilla Games, a więc twórców tej właśnie gry. Lubię takie smaczki, naprawdę. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, czegoś takiego zobaczyć na którymś naczyniu. Więc fajna niespodzianka. No i co, tutaj teraz możemy prosto udać się już do obozu. Ładnie sobie ten teren tutaj oczyściliśmy. I będziemy właśnie ruszać jakoś tędy, żeby się tam dostać. O, mamy królika. Po drodze jakieś polowania sobie robimy też, no bo czemu by nie? No i teraz mamy maksymalnie... Oj. Mamy maksymalnie zregenerowaną torbę na leki, uzupełnioną raczej torbę na leki. Ja sobie przejdę, zostawię tutaj tych przeciwników chyba. Nie muszę teraz z nimi walczyć, bo obóz i tak jest trochę dalej. Ale coraz więcej tych skażonych maszyn na takich normalnych terenach spotykam. To jest interesujące, bo dotychczas głównie były tylko na tych właśnie terenach skażonych. Tutaj jest inaczej. Dobra, i teraz ostrożnie, bo jestem już bardzo blisko. Mamy korzeń prażynu. Jak to tutaj wygląda? Jeszcze kawałek, rozumiem. Aha, bo to bardziej w tę stronę, okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. No i mamy. Mamy rzeczywiście kultystów. Ale też nie za wielu ich tutaj. Widzę na razie 5, tak? A właściwie tam jeszcze jest 6 w oddali. Dobra, udało się gościa przywołać i bardzo dobrze. W takim razie poczekamy tutaj sobie na niego. I wyeliminujemy. Dobra, lecimy dalej. Niestety nie jestem w stanie go przenieść oczywiście, to już się przyzwyczailiśmy. Ale przywołamy następnego? Ja słyszę głosy. Pewnie, że tak. Słyszysz głosy i coś jest z tobą nie tak, mój drogi. Chodź tutaj. Ciekawe, czy prędzej zauważy swojego martwego kolegę, czy jednak wejdzie tutaj najpierw. Dobra, udało się. Ale i tak, kurczę, wyszedł tutaj na widok, więc niedobrze. Okej, tutaj jeszcze mamy. Alarm w obozie, od razu koleś jest obok alarmu. No tutaj już ten obóz trudniej przejąć, bo jest tych kolesi po prostu więcej. Kurde, no boję się zawsze strzelać, ale okej. Nie jesteśmy sami. Zróbmy to tak. Tylko, że on tu właśnie zauważy teraz swojego kumpla. Jeden z nas tu umarł. Gratuluję dedukcji, mój drogi. Kto tam jest? Chodź tu. Cały czas na ciebie czekam. Dobra. Teraz jest oczywiście ten problem, że... Pozostali się zaniepokoili, ale to było absolutnie do przewidzenia. No i teraz mogłem gościa zdjąć. Całkiem bezpiecznie. Czekamy na następnych. Może przeszedłbym na górę. A patrzcie, bo tam też poszedł sobie jeden. Tu są nasi wojownicy. Ciekawe, czy oni za chwilę nie zaczną atakować. Jeśli tak dalej pójdzie, to ten kultysta zauważy naszych. Chociaż widzę, że się wycofał.
To jest tutaj akurat ten pozytyw. Przejdźmy tędy. Nie jestem pewien, co to było. Jest, udało się. Udało się go przywołać. Super. Genialnie. No i zostało chyba jeszcze tylko tych dwóch. Wywar regenerujący. Ja już go nie podniosę. Nie będę w stanie tutaj bardziej sobie tego ulepszyć. Tego udźwigu. Tam jeszcze mamy. Okej, czyli zostało trzech najwyraźniej. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Podszedłbym tutaj bliżej. Nie zauważysz mnie absolutnie. Możemy mieć kłopot. Klimacik jest super przy tym skradaniu, to muszę powiedzieć. Co tam się stało? Ej, serio? Umrzyj, wiarołomco! Ej! O, tutaj maszyna! Leżymy na deskach, ale to jest ten knockout! Maszyna zaczęła atakować, dlatego się narobiły takie kłopoty. Dobra, uwaga, bo koleś chce oczywiście wezwać wsparcie, ale nie pozwolimy mu na to. To za ciebie. Dobra. Wybieram cel. Wyłączmy ten alarm. Nigdy nie lekceważ Anora! Zwycięstwo dla Wszechmatki! To się udało, ale właśnie sytuację skomplikował fakt, że tamta maszyna zaczęła atakować jednego z kultystów i no wtedy już nie miałem szans, żeby to wykończyć po cichu. Ale tak czy siak to byli już ostatni przeciwnicy i bez problemu udało się ich wyeliminować, więc dobrze. Przeszukam oczywiście tych, których tutaj pokonałem. Tamta maszyna aż tam dalej była jakoś, kurczę. Wędrowiec Banuków. To w ogóle to był chyba jeden z naszych. Mniejsza z tym. Odkryto obszar ognisko. A więc tak to tutaj wygląda. I dalej mamy jeszcze jeden obóz, którym się będę zajmował, myślę, już w kolejnym odcinku. A na razie jeszcze chciałem się rozejrzeć i tutaj. Ależ was tutaj jest, panowie. Poszukująca, niech Wszechmatka będzie z tobą. Każdy ten obóz warto zwiedzić, sami widzicie, bo jest trochę tych skrzyń tutaj w okolicy. Poza tym nie każdego przeciwnika, którego pokonałem, zdążyłem przeszukać, przecież tego akurat nie dam rady. Mogłem właściwie ten wywar sobie wykorzystać, który mam przy sobie, i zabrać kolejny. Tu jedynie te pojemniki z płomieniem. No i jeszcze jedna skrzynia tutaj. Druga na dole. A nie, to akurat ten opryszek pokonany. Więc dobra. I zdaje się, że tutaj była jakaś maszyna też. A nie, też skrzynia po prostu zawalona tutaj jakimiś elementami. Więc to by było na tyle. Jeszcze ewentualnie poza nagraniem się upewnię, że czegoś tutaj nie zostawiłem. A w następnym odcinku będziemy tę misję fabularną kontynuować. Tak więc oczekujcie. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia.